piątek. Łódzka amatorska Liga Siatkówki zainaugurowała kolejny sezon. W 13 edycji rozgrywek biorą udział 42 zespoły, w sumie blisko 500 zawodniczek i zawodników. Do rozgrywek siatkarzy przystąpiły 34 drużyny rywalizujące w trzech ligach. Swoją 8-zespołową ekstraklasę mają także panie. Wśród nich są siatkarki Borsuk Steam, mistrza poprzedniego sezonu, który w tej edycji startuje pod nową nazwą TKKF Dzikusy. W tym roku mamy sponsora, w tamtym roku grałyśmy za swoje pieniążki, a przez to, że zdobyłyśmy pierwsze miejsce i złoto, udało nam się namówić sponsora. To będzie emocjonujący i wyrównany sezon, jak podkreślają organizatorzy. I na potwierdzenie ich słów już dzisiaj doszło do niespodzianki, którą była porażka siatkarzy Superraty, aktualnych wicemistrzów ligi. Zwyciężyła Lamia Tuszyn i było to zwycięstwo zasłużone. Mimo że 3-1, to jednak w setach wyniki były dosyć widoczne, że przewaga dosyć duża była Lamii Tuszyn. Głównym organizatorem ligi jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, a mecze odbywają się w hali szkoły podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki.